Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie na wydarzenie pod takim znaczącym wielce tytułem Rozświetlić jesień. Będziemy chcieli tutaj, w tym miejscu, podobnie jak rok temu, rozdać 2000 światełek, którymi będzie można zabezpieczyć swój rower. Chcemy doprowadzić do tego, żeby wszyscy, którzy się poruszają po drodze, mieli taką możliwość, żeby nam zaświecić, żeby się pokazać w sposób prawidłowy, żebyśmy mogli w każdej chwili zauważyć. Kierowcy dokładnie wiedzą, jaka jest trudność w okresie jesienno-zimowym do rozpoznania sylwetki człowieka będącego na drodze. I po to między innymi mamy te światełka, które będą doposażane. Przy okazji chcielibyśmy powiedzieć o zasadach, jak powinien być przygotowany rower, jakie powinny być zadania kierowcy, który będzie jechał tym rowerem, bądź to ścieżką rowerową, bądź ulicami, bądź szosą. Te wszystkie kwestie bezpieczeństwa, które nam powinny jakby ułatwić poruszanie się po mieście, jednocześnie pełne bezpieczeństwo będziemy tutaj prezentowali. Dodatkowo, tak jak w zeszłym roku, będziemy próbowali namówić Państwa do zaopatrzenia się, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, w adaptery, które pozwolą na to, żeby podróż samochodem stała się dla nich również bezpieczna. I tutaj mamy około 10 sztuk, które będziemy rozdawać. Jeżeli znajdą się osoby chętne, jesteśmy przygotowani na to, żeby te adaptery rozdać. Całość zaczyna się o godzinie 16 i będzie trwała 2 godziny do godziny 18 bezpośrednio przed galerią Vivo. Wiele niespodzianek, wiele ciekawostek. Zapraszamy bardzo serdecznie.